Szanowni Państwo, nagroda księdza Pasierba to bardzo prestiżowa nagroda przyznawana w Grudziądzu od 1996 roku. Bardzo się cieszę, czuję się zaszczycony, że po raz czwarty mogę przewodniczyć kapitule, która wybrała tegorocznego laureata. I tyle tytułem wprowadzenia. Teraz poproszę o przedstawienie sylwetki i laureata 2023 roku przez pana Wojciecha Cąckowskiego. Proszę bardzo, panie Wojciech. Grudziądzka Nagroda jest również nagrodą ogólnopolską. Jest nagrodą, myślę, bardzo prestiżową, choć niewielu ludzi, którzy się nawet zajmują kulturą, o niej słyszeli. Jest to mankament, który będziemy chcieli zmienić w najbliższych latach. Ta nagroda jest przyznawana, tak jak prezydent Grudziądza przed chwilą powiedział, od 1996 roku. My będziemy ją wręczać po raz 25. Natomiast przyznanych nagród było 26. Jedna z tych nagród nie została wręczona. Nie została ona wręczona Wojciechowi Pilarowi, ponieważ on już był wtedy, gdy miał odebrać nagrodę, bardzo ciężko chory. Z historią nagrody i z historią patrona tej nagrody, z księdzem profesorem Januszem Pasierbem, wiąże się jeszcze jedna rocznica. On 70 lat temu w parafii świętego Mikołaja w Grudziądzu zaczynał swoją służbę duszpasterską. On wtedy był w szpitalu i w jednej ze swoich książek to wspomina. Nagroda tegoroczna to nagroda, którą myślę będziemy mogli się chwalić przez wiele lat. Kapituła wybrała Ewę Błaszczyk jako tę osobę, która doskonale spełnia kryteria nagrody. Mianowicie jej praca artystyczna, jej działalność jako aktorki i filmowej, i teatralnej, również piosenkarki, gdzie śpiewa piosenki o wyjątkowych walorach artystycznych, jest niezwykle cenna. Jest to jakby jedna składowa życia tej osoby. Gdy w roku 2000 nastąpiła tragedia, jej córka zakrztusiła się tabletką i 6-letnie dziecko zapadło w śpiączkę. Pani Ewa z całą mocą, z całą siłą woli życia zajęła się pracą nad wyzdrowieniem nie tylko jej, ale w ślad za tym poszły działania, jakby tu rzecz ogólnomedyczne, ogólnospołeczne. Założyła z księdzem Drozdowiczem Fundacja KOGO i doprowadziła do wybudowania w tej chwili już 3 klinik. Jedną w Warszawie, była pierwsza klinika, potem dla dzieci. W następnych latach powstała klinika w Olsztynie i jakiś czas temu, w listopadzie bodajże tego roku, powstała następna klinika, też o nazwie Budzik, która jest przy Szpitalu Brudnowskim, również w Warszawie. Funkcję ta placówka spełnia również naukowe, więc jest to przedsięwzięcie zakończone niezwykłe. Ja nie będę może przypominał tutaj dorobku artystycznego, wszyscy wiemy, w wielu filmach pani Ewa Błaszczyk występowała, kilkadziesiąt filmów, również kilka niemieckich. Jej postawa życiowa, jej hart ducha na każdym polu to rzecz naprawdę godna naśladowania, pozazdroszczenia. Co tylko sobie wymyślimy, to będzie zmierzało w kierunku patosu. Nie chcemy, żeby tutaj tego patosu było dużo. Cieszymy się. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że tegoroczną nagrodę imienia księdza profesora Janusza Pasierba otrzymuje pani Ewa Błaszczyk.
jak powiedział pan prezes, to nie tylko artystka, aktorka, piosenkarka, ale człowiek, który w ostatnich latach zwrócił uwagę nas wszystkich na wartość życia każdego człowieka. I to doskonale wpisuje się w postać patrona naszej Nagrody Grudziąckiej, bowiem ksiądz profesor Pasier, wybitny teolog, ale także humanista, historyk sztuki, pisarz, także poeta, był skoncentrowany na konkretnym człowieku, na życiu człowieka. To doskonale wpisuje się w wartości chrześcijańskie, które też promuje Grudziącka Nagroda. Tak więc myślę, że wybór kapituły był jak najlepszy. Będąc członkiem tej kapituły, kierowałem się przede wszystkim przy wyborze laureata tym aspektem chrześcijańskim, bo ten rys nagrody jest najważniejszy. Taki charakter ta nagroda ma. I odnośnie życia pani Ewy Błaszczyk, to przełożenie jej cierpienia na to, co zrobiła potem, czyli z własnego cierpienia wyprowadziła dobro i choć sama z tej swojej działalności nie uzyskała nic, ale jednak bardzo wiele ludzi zostało przywróconych do życia, do tego życia, do którego przed chwilą odwoływał się tutaj ksiądz kanonik, to jest właśnie ten heroiczny rys w działalności, w funkcjonowaniu pani Ewy Błaszczyk i to jest istotą tego, czym się kierowaliśmy, podejmując decyzję o przyznaniu właśnie jej tej nagrody, czyli wyprowadzenie z własnego cierpienia dobra wykierowanego w innych ludzi. To jest tak głęboko chrześcijańskie, że tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że tegoroczna nagroda trafia w dobre ręce.